Witajcie drodzy widzowie kanału Huber plus Magnes. Chciałem wam coś pokazać i powiedzieć. Oglądając niektóre filmy na kanałach o ludziach, którzy zbierają monety i na Allegro, czy tam gdziekolwiek jakieś informacje się przewijają, chcę wam pokazać, że nie wszystko co wrzucają ludzie są jakieś rzeczy, jakieś pieniądze, czyli monety są jakieś, są wartościowe. Ja wam coś pokażę, co ja mam teraz. Ja tę monetę już mam od dłuższego czasu. Czy mam dużo pieniędzy za tą monetę dostanę? Czy jest warta 5, czy nawet prawie 10 tysięcy? Zaraz wam pokażę, jaką monetę to chodzi. Ostrzegam ludzi, którzy właśnie chcą kupić takie monety, którzy się na tym nie znają. Zaraz pokażę, dam nazwę kanału, który gość prowadzi o monetach. Naprawdę dobrze się zna o monetach PRL-u, przedwojennych i innych monetach. On bardzo dużo mówi o takich właśnie monetach z PRL-u i innych monetach, co jest warte, co nie jest warte. Gość się naprawdę na tym zna. I warto takich ludzi słuchać, nie ktoś tam rzuci na Allegro, czy jakieś głupotę i ludzie myślą, że to jest coś warte, ale naprawdę to nie jest warte. Bo każda moneta ma wartość, oczywiście, ale ona musi być w stanie idealnym, nieobiegowa, czyli niewypalcowana. Wypalcowana moneta, która jest po prostu wytarta. Obiegowa moneta, która przechodziła z rąk do rąk, jest zniszczona. Ja wam pokażę monetę, którą mam monetę, która jest warta. Ta moneta, jeśli była w stanie idealnym, czyli w stanie mielniczym, niezniszczona, ona by warta była od 5 do 10 tysięcy, ale te monety, które posiadam, nawet z tego samego roku, ona jest warta na dzień dzisiejszy, co właśnie ją posiadam, ona jest warta, nie wiem. I już nie wiem, czy ktoś za tą monetę chciałby dać złotówkę. Może nawet te monety nikt by tego nie chciał wziąć, bo po prostu jest monetą nic niewartościową. Zaraz wam pokażę, jaką mi monetę chodzi. No to lecimy z tematem. Jak widzicie, jest to jedna złotówka aluminiowa z PRL-u. Mam taką monetę, która jest naprawdę dużo warta, jeśli jest w stanie idealnym. Czyli nieobiegowa, jest w stanie mydniczym, który ktoś w tamtych czasach kupił taką monetę, dostał z banku czy cokolwiek, wsadził jakieś pudełeczka, która była nie porysowana ani nic i ta moneta jest warta naprawdę od 5 do 10 tysięcy. To jest moneta z tego rocznika, z 57 roku. Jak widzicie, moja jest zniszczona, ona jest, nic nie jest warta, nic. I ludzie takie monety wrzucają na Allegro albo inne, i inne za nią mają 2-3 tysiące. No ludzie, czyli ja też powinien to wrzucić i wziąć jakieś wołać 2 tysiące. Przecież to jest śmiech na sali. Uwierzcie mi, że ta moneta na dzień dzisiejszy nic nie jest warta. Po prostu zobaczcie, jak wygląda orzeł. Jest po prostu wytarty, zniszczony. Ta moneta jest po prostu, wziąłem ją do swojego klasera, wrzuciłem, bo po prostu ją mam. Chodzi mi o to, że tak naprawdę ta moneta, jak wam szczerze mówię, jest bardzo drogą monetą. Ale w stanie idealnym. A stan idealny to, czyli stan idealny ma swoją. Zaraz wam pokazam, napiszę, jak się gość, który to właśnie nagrywa takie filmiki o monetach z PRL-u i inne, to musi być moneta stan idealny. Nie taki rupieć jak mój. Jeszcze właśnie, jeszcze słabo widać. Dobra, ja wam zaraz wam pokażę, jak się ten gość nazywa i w ogóle jak ktoś lubi zbierać monety, to warto naprawdę do niego zajrzeć na jego kanał, dać mu suba. Ja go osobiście nie znam ani nic, ale lubię go oglądać, bo naprawdę mądrze mówi i warto właśnie takich ludzi, którzy mają doświadczenie, a nie ktoś tam wrzuci jakieś głupota na TikToku albo gdzieś tam na shortsie, że mam monetę, która jest warta, nie wiem, 10 tysięcy, ona jest warta ale tyle samo co ta moja złotówka, czyli nic. Po prostu można papę sobie przybić papiakiem jeszcze przez tą monetę. Jest to moneta, jak widzicie, 1 zł z 57 roku, która jest naprawdę okrzyknięta. Jest droga, ale w stanie idealnym. Dobra, ja wam zaraz napiszę. Jeszcze raz sobie powtórzyłem się, jak się ten gość nazywa. A ja zapraszam jeszcze raz na mój kanał Huber plus Magnes, komentujcie, subskrybujcie. O takie coś. Jeśli macie stan idealny, macie kupę pieniędzy. Jeśli macie takiego rupiacia jak ja, możecie odłożyć. Niech sobie leży.
Taka pamiątka, nic więcej. Dobra, to ja was jeszcze serdecznie raz pozdrawiam.